Szanowni Państwo, znajdujemy się w Olsztynie. Ja swoją wypowiedź ograniczę do miasta Olsztyna, w którym znajdowała się gmina ewangelicka właściwie od początku XVII wieku. Przez profesora Kieca jest uznawana za jedną z najstarszych w Wielkopolsce. Zajmowałem się XIX wieku, kiedy po drugim rozbiorze Polski utworzono tutaj powiat babimoński. Stolicą tego powiatu w Olsztyn stał się już w latach 20., 30., XIX wieku. Tu istniała silna gmina ewangelicka ze sporą ilością ludności ewangelickiej, narodowości niemieckiej, przeważnie tak to się zazwyczaj przekładało. W przeciągu XIX wieku, który koniec będziemy upatrywali z okresem wybuchu, czyli z końcem I wojny światowej, procentowo to się zmieniało. Może zaczniemy od tego Olsztyna w XIX wieku. Mamy liczbę ludności w 1793 roku, to jest około 1500 osób. Z czasem liczba mieszkańców miasta potroiła się, a od połowy XIX wieku już mamy tutaj statystyki, które mogą nam powiedzieć co nieco o strukturze wyznaniowej miasta. Także w 1843 roku, jak widzimy, katolików było około 20%, a ewangelików aż 47%. To byli mieszkańcy miasta. Trzecia rubryka, Żydzi, to 33%. Tak wówczas wyglądała struktura miasta. Z czasem liczba ludności miasta rosła, natomiast proporcje wyznaniowe zmieniały się. Tak w 1910 roku, to ostatni spis ludności przed wybuchem I wojny światowej, tu już mamy blisko 60%, to są katolicy, przeważnie Polacy. Ewangelicy nadal stanowią 36% mieszkańców miasta. Parafia ewangelicka była skupiona wokół kościoła, który pierwotnie był kościołem drewnianym przy ulicy, wówczas zwanej ulicą Królewską, dzisiaj ulica 5 stycznia, tam gdzie znajduje się kościół ewangelicki. To mamy fragment dokumentu z pierwszej połowy XIX wieku. Tak wyglądała pieczęć parafii ewangelickiej w Olsztyńskiej. I teraz przejdźmy już do samej liczby wiernych. Jeszcze raz widzimy, jak to wyglądało mniej więcej procentowo wśród mieszkańców miasta. Najwięcej mamy blisko 50% ewangelików, to są lata 60. Później procentowo w strukturze miasta liczba ta zmniejsza się. W 1910 roku to jest 1600 osób. I pastorzy, którzy kierowali tą gminą, proszę spojrzeć, to jest przeszło 100 lat, a pastorów mamy tylko 4. Christian Gottor Gerlach, który rozpoczął swoje urzędowanie w 1789 roku, jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej, do 1824 roku. Heinrich Gerlach, jest to jego następca w urzędzie syn. Następnie Heinrich Mellinger był to zięć Gerlacha, czyli w jednej rodzinie mamy aż 3 pastorów. Ostatnim z czasów pruskich pastorem był Gustav Lilse, który umiera w 1922 roku. I to mamy pierwszego. Christian Gottor Gerlach, tak wyglądał, udało nam się dotrzeć do podobizny pastora. Osoba bardzo szanowana w mieście, zarówno przez swoich wyznawców, ewangelików, Niemców, jak również katolików. W 1806 roku otrzymał propozycję objęcia parafii w Głogowie. Zastanawiał się nad tym dość długo. Kiedy jednak zdecydował się pozostać w Olsztynie, Rada Kościelna podniosła mu uposażenie z 40 do 60 talarów, a dziedzic miasta, bo Olsztyn wówczas był jeszcze miastem prywatnym, Adam Gajewski, katolik, Polak, dowód wdzięczności za to, że pastor nie opuścił miasta, podarował mu jeden z ogrodów mieszczących się przy drodze w kierunku Targowej. Na czas tego właśnie pastora przypada największy kataklizm, tragedia, która dotknęła miasto w 1810 roku. 19 września wybuch pożar, który sprawił większą część zabudowy miasta. Z 205 domów, które znajdowały się w domu, pozostało 61, 164 domy padły rabunkiem płomieni. Kościół ewangelicki z domem rektora i dzwonnika,
Wieża Kościoła Katolickiego również spłonęła. Ratusz, synagoga, miejski browar płomieniu uczynił, jak to pisze w kronice pastor Gerach, takie spustoszenie, że na przykład na placu po kościele ewangelickim pozostał zaledwie węgiel, a i przed wieloma budynkami można było znaleźć tylko nieznaczne ślady. Proszę sobie wyobrazić tą tragedię dla miasta. Taka ilość domów płonie, mamy wrzesień, nadchodzi zima, ludzie mają przed sobą naprawdę ciężkie czasy. Zanim miasto udało się otworzyć, najpierw narysowano plan. I tu mamy plan z 1811 roku. To, proszę Państwa, co widzimy na czarno, to jest to, co ocalało z pożogi. Natomiast te szare budynki, to jest wszystko to, co spłonęło, czyli ulica Żydowska, Rynek i ulica 5 stycznia, dzisiaj widzimy. To, co na czerwono, tudzież na różowo mamy zaznaczone, to jest plan odbudowa miasta, czyli nieco zmieniono, wyprostowano pewne ulice i tu pozwolę sobie Państwu zwrócić uwagę na pierwszy kościół, który był w Olsztynie, zanim jeszcze powstał kościół karny. Tu mamy kościół świętej Katarzyny, który był poza obrzeżami miasta w ówczesnym Komorowie. Ponieważ on też przez pewien czas, a o tym za moment, służył społeczności ewangelickiej dość krótko. I właśnie po pożarze luteranie bursztyńscy, nie mając miejsca na modlitwy, zwrócili się z prośbą do komendanta miasta. Mamy to okres księstwa warszawskiego, jest komendatura. I patrona świątyni, czyli ówczesnego dziedzica Adama Gajewskiego, umożliwienie odprawiania nabożeństw jest w tym niszczejącym kościele. Ponieważ fara była świeżo wybudowana, no i ludność miasta na nabożeństwo dawała się do fary. Kościół świętej Katarzyny został, właściwie jego wieża została zrzucona przez orkan w 1801 roku. To wymagało pewnych kosztów naprawy. Kościół farny też został uszkodzony. Adam Gajewski swoje środki przeznaczył na kościół farny. No i tutaj też nie był za bardzo zainteresowany utrzymaniem drugiego kościoła, który był patronem. No, ewangelicy zwrócili się z prośbą o możliwość odbywania tych nabożeństw. Adam Gajewski i komendant wyrazili zgodę, oczywiście z odpowiednią opłatą. Natomiast Franciszek Dębnowski, ksiądz proboszcz przed śmiercią, no, był przeciwny tej sytuacji, aby w kościele katolickim coś takiego się odbywało. Doniósł o tym do kurii biskupiej. Natomiast dziekan grodziski krajewski wykorzystał pewien fortel i pozwolił społeczności ewangelickiej święta Bożego Narodzenia świętować w kościele. Z czasem ewangelicy ten kościół musieli opuścić, wybudowali sobie dom modlitwy, tak zwany Bethaus, który mógł pomieścić około 700 osób. On znajdował się w jednej części miasta, dokładnie w tej chwili na mapach trudno to ustalić, ponieważ po budowie kościoła on został rozebrany, który służył społeczności przez 21 lat. Adam Gajewski ufundował dla gminy ewangelickiej dzwon do tego domu modlitwy. To jest właśnie wspomniany Adam Gajewski, który wszystkich swoich obywateli miasta wówczas jeszcze prywatnego traktował równo, także tutaj te podarki dla społeczności ewangelickiej również występowały. Miasto odbudowywało się po pożarze dość powoli. Przede wszystkim najpierw powstają budynki mieszkalne, w których ludzie znaleźli schronienie z czasem. Oczywiście budynki użyteczności publicznej. I kolejno. Pierwszy właściwie powstaje kościół ewangelicki, który był budowany w latach 1830-32. Następnie odbudowa wieży kościoła farnego, to jest rok 31. Ratusz jako siedziba władz miejskich i sądu 35. rok. Gmina żydowska w latach 40. 1840 dopiero postawiła nową synagogę. Czyli 30 lat właściwie, 20-30 lat po pożarze miasto dochodzi do normalnego stanu, który właściwie widzimy dzisiaj, chodząc jeszcze ulicami Bolszyna. Następnie kolejne fundacje, dom, w którym się właśnie znajdujemy. Maria Pirs buduje w latach 1842-46, to funduje Zakład Dobroczynny, to był szpital ludzi ubogich wyznania katolickiego. Z czasem mieszkał też tu Robert Koch ze swoją rodziną. Jesteśmy akurat w pomieszczeniu, gdzie miał pracownię, odkrył bakterię wąglika, ale to już temat na zupełnie inny wykład. Kolejno następne fundacje i rok 1897 to kaplica sióstr, bardzo blisko dawnego kościoła świętej Katarzyny, o którym Państwu wspominałem, rozebranego w 1812 przez dziedzica Gajewskiego, który jednak nie miał ochoty utrzymywać tej świątyni. Następcą w urzędzie pastor Christian Dutton Gerlach umiera w 1824 roku. Jest pochowany na starym cmentarzu ewangelickim, no, gdzie przed chwilą mieliśmy
uroczystość osłonięcia tego postumentu. Bardzo osoba szanowana, poprzedni pastor, także w pogrzebie uczestniczyła cała społeczność miejska, Polacy, ewangelicy, Żydzi. Niedawno obchodziliśmy 500-lecie reformacji w Olsztynie za czasów zmarłego pastora Gerlacha. Ta uroczystość też miała miejsce w 1817 roku. We wspomnianym domie modlitwy obchodzono uroczyście 300. Rocznicę reformacji. Jak w kronikce zapisano, wzięło w niej bardzo dużo również katolików w tych uroczystościach. Zawieszono wówczas w domu modlitwy portret Lutra i Melanchthona. Christian Gottfried Gerlach umiera. Na jego miejsce zostaje powołany jego syn, który był rektorem szkoły we Pskowie. Przybywa do Olsztyna w 1824-25 roku, jest wprowadzony na urząd i myślę, że w XIX wieku to jest jedna z najciekawszych i najbardziej, myślę, pracujących dla społeczności, albo może to najbardziej widoczne jest dla społeczności ewangelickiej w Olsztynie, ponieważ za jego urzędowania wydarzyło się bardzo dużo dla tej społeczności. Tu mamy podpis akurat wspomnianego, który był przed chwilą widoczny, pastora Henrycha Gerlacha oraz członków Rady Kościelnej. To są dokumenty z lat 30. XIX wieku. No i wówczas też gmina podejmuje trud budowy nowej świątyni. Podjęto ten trud i zaczęto budować kościół murowany. Bardzo duże zmiany na projekt budowy naniósł ten właśnie pan Karl Friedrich Schinkel, bardzo znany XIX-wieczny projektant, który naniósł bardzo mocne zmiany na projekcie. Możemy mówić to jako o kościele Karlisza Friedricha Schinkela. No, ja tu czasami się śmieję, żeby budował próbę Lina. Rzeczywiście mnóstwo pozostałości tu w Wielkopolsce też swój ślad odcisnął. Między innymi właśnie na naszym wolsztyńskim kościele Niebowstąpienia Pańskiego. Tak on oczywiście wyglądał w początkach XX wieku. To jest pocztówka kolorowana już w całej swojej okazałości. A że Schinkel działał także w okolicach, jak możecie Państwo tutaj zobaczyć, bardzo podobne świątynie, które też są jego projektu. Tu mamy w Sławie, nieco później po wolsztyńskiej świątyni, po prawej stronie kościół ewangelicki w Gnieźnie. Zasada być może kopiuj wklej, dzisiejsza komputerowa oprócz od architektów też może działa. Pewne elementy tutaj są bardzo widoczne, można to na tych świątyniach również zobaczyć. Widok po lewej stronie z wieży kościoła parnego, jeszcze raz inna fotografia widoczna jeszcze przed świątynią Płot. No i to te szkice właśnie Schinkla, które znajdują się w Berlinie, jak ta świątynia według jego propozycji miała wyglądać. U góry wnętrza kościoła, dwa balkony z kościołem ułożonymi ławkami na piętrze, rzut od frontu i od boku kościoła. Tu raz jeszcze okno, o których wspominał ksiądz proboszcz. Kościół może niezbyt okazały wewnętrznie, natomiast no, koszt i tutaj ten wysiłek finansowy parafii widać właśnie po takich elementach, jak chociażby okna, które dość są duże. Tak? Drzwi wejściowe, fragment wieży, tak to wyglądało. To są zatwierdzone plany przez Schinkla. Projekt budowy został zatwierdzony w 1831 roku. Parafia otrzymała dotację do budowy w wysokości 7000 talarów. Prace ruszyły. Tu mam jeszcze ambonę, ołtarz i ściernice, które zostały właśnie przez Schinkla własnoręcznie tak narysowane. Kościół wyglądał po raz kolejny z widoku, nieco inne ujęcia, one się tutaj będą nam przewijać tak już po wykonaniu. Wstępny projekt był inspektora Gobela z Gdzimia, wspomniany Schinkel. W czerwcu rozpoczynają się prace budowlane, a poświęcenie świątyni w listopadzie 1832 roku przez superintendenta doktora Freymarka. Superintendent odpowiednik sakry biskupie w kościele katolickim. Koszt 23 300 talarów, 11 z dotacji rządowych. Rok później, w 1833, przejeżdża przyszły król Fryderyk Wilhelm IV. Wizytuje kościół, proboszcz Heinrich Gerlach składa prośbę o dotację do budowy. Za kilka miesięcy doszło
4000 towarów dotacji, więc 11000 od państwa pozostały to już wpłatki wysiłek parafii i parafian wolsztyńskich. Wspomniany ołtarz, o którym dzisiaj też ksiądz proszę wspominał, to Edward Wilhelm. Dzisiaj już nieco zapomniany, znany w połowie XIX wieku poznański malarz wykonał ten obraz. Organy, no tu już trochę oszczędzono, używane, zakupiono w kościoła w Sulechowie za kwotę 250 talarów, natomiast złożył je organist Żukowski za 360 talarów. No i powieszono wówczas też trzy dzwony do kościoła o wadze 625, 300 i 180 kg. Tak wyglądało wnętrze, to jest początek, okres, właściwie początek XX wieku, jeszcze mamy w Olsztyn, w prowincji poznańskiej. Po lewej stronie widoczna ta ambona, po prawej ołtarz i również wnętrze po całości. Prospekt organowy to też jest z archiwum szkic tych pierwszych organów, które zostały w 1832-3 roku montowane w świątyni. One wyglądały tak, szkic zapewne wykonany przez Żukowskiego albo twórcy tych soletowskich organów, czyli Artiga. To mamy umowę spisaną z panem Żukowskim, widoczny tam jest jego podpis. Po lewej stronie Heinrich Gerlach, pastor, czyli tutaj bardzo aktywny okres pastora Gerlacha. Na szczycie wieży, tak, umieszczono pozłocony krzyż i kulę. Tam doktor Schneider, to zdjęcia sprzed 2 lat, kiedy piorun uszkodził. Niestety uszkodził. Natomiast miała znajdować się tam według dokumentów archiwalnych krótka historia i kilka monet, no i to ksiądz proboszcz nam potwierdzi, to się tam znalazło we wnętrzu tej kuli 2 lata temu. Bardzo proszę, tak, ksiądz proboszcz, no i dokument spisany przez doktora Schneidera w 1832 roku. Tak, tu krótka historia parafii. Na kartach tego dokumentu to jest 7-8 stron napisane. Tą samą treść udało się znaleźć, oczywiście kopia w archiwum leszczyńskim, dokumenty dotyczące parafii ewangelickiej zajmują kilkaset jednostek archiwalnych. Odpis dokładnie tego samego tekstu jest również tam, więc w razie jedno i drugie jest zabezpieczone. Szkoła ewangelicka zaraz po budowie kościoła została wybudowana. Jest to budynek widoczny tutaj, taki po lewej stronie. To była właściwie najbardziej rozwinięta szkoła w początkach XIX wieku. Też zresztą najbardziej liczna, jak widać po liczbie ludności miasta w tym czasie. Została wykonana przez tego samego murarza Rudigera, który budował kościół ewangelicki. Również szkoła powstała. No i tutaj podnosi się ranga bolsztyńskiego pastora, który w latach 40. zostaje superintendentem. To odpowiednik w naszym kościele, jeżeli tutaj użyję jakiegoś takiego uproszczenia, księdza dziekana w kościele katolickim. No i ten okręg kościelny, diecezja, o której pan profesor wspominał, obejmowała następujące miejscowości. To jest XIX wiek, czyli mamy Bóg, Grodzic, Kuźnica koło Nowego Tomyśla, Jabłonna, Konkolewo, Rakoniewice, Rosarzowo, Świetno. Tam znajdowały się kościoły. Tak wyglądała ta diecezja wolsztyńska właśnie w XIX wieku, w okresie międzywojennym. Ona nieco inaczej wygląda. Wspomniany superintendent Heinrich Gerlach, który, o tu mamy pieczęć, to jest z dokumentów archiwalnych superintendentury wolsztyńskiej. Tak ona wyglądała. W tym czasie też powstało kilka organizacji dobroczynnych, które były prowadzone przez Kościół Ewangelicki, czyli mamy Towarzystwo Główne Wykrzewienia Misji Ewangelickiej wśród Pogan, to jest rok 1835, Dom Sierot dla Dziewczynek Ewangelickich, to jest rok 1837, następnie Szpital Ewangelicki, 1844 rok, Stowarzyszenie Gustawa Adolfa również powstało w 1844 roku, no i jak to profesor Kiec w swojej pracy podaje, było to jedno z najprężniej działających obok Poznania, Piły i Krotoszyna. Lata 60. to też sierociniec, ale dla chłopców to była Fundacja Augusta Knappe. Pastorowi Gerlachowi Heinrichowi zapewniamy
zawdzięczamy właściwie jeszcze jedną bardzo istotną rzecz tutaj dla mnie jako historyka, spisał kronikę parafii ewangelickiej za lata 1602-1839. Ta inicjatywa wyszła od konsystorzy ewangelickich. Gerlach opracował to w przeciągu 6 lat. Jest to znakomite źródło do badania dziejów miasta, ale również okolicy. Z tej kroniki korzystał dr Stanisław Karwowski, kiedy opracowywał pierwszą monografię miasta w Olsztyn i jego dziedzice, ksiądz Zdzisław Zakrzewski w latach 30., kiedy opracował z dziejów Olsztyna i okolicy, również bazował na tej pracy. Możemy powiedzieć, że to był pierwszy historyk Olsztyna. Pastor Gerlach zostawił nam znakomity materiał badawczy. On się również ukazał w wersji drukowanej. Znajduje się w oryginał, znaczy jedna z kopii w aktach konsystorza ewangelickiego w Poznaniu, w archiwum poznańskim, w rękopisie oczywiście. Tu mamy skład mniej więcej z rok 1863, kiedy była kwestia odnowienia organów, jeszcze pastor Gerlach oraz cała rada kościelna. Te nazwiska osób, które uczestniczyły w pracach, przewijają się w kolejnych pokoleniach. Następcy czy dzieci też uczestniczą w życiu parafii ewangelickiej. Następcą Gerlacha jest jego zięć Anny Schmeringer, który swój urząd sprawował przez lata 1870-86. Powoli w tych czasach też w Olsztynie zjawia się drugi pastor pomocniczy, tak zwany, który właściwie lat 60., jeśli się nie mylę. Następny był pastor Gustaw Lierse, który, no już jego urzędowanie też przypada na okres administracji polskiej. Po zwycięstwie powstania wielkopolskiego przybywa administracja polska, położenie ludności ewangelickiej zmienia się diametralnie, zupełnie odwrotnie, tak samo zresztą jak była to sytuacja w społeczności polskiej pod zaborami, pod administracją pruską, czyli to jeszcze raz może o tej parafii pod koniec lat 90. XIX wieku, o tej diecezji, która obejmowała 30 okolicznych miejscowości, znaczy parafia bolszyńska, przepraszam, liczyła 5223 osoby i tu mamy te kolejne miejscowości, gdzie ludność ewangelicka mieszka. Adamowo, Korzemin, Dębowiec, Jarzeniec, Kiełkowo, Kiełbiny, Karpicko, Komorowo, Powodowo, Młyńskie Olendry, Miałej Wielki, Nowa Wieś, Nieboża, Soles Olendry, Stradin, Tłoki, Nowe Tłoki, Tłoki, Olendry, Widzim, Broniawy, Cegielskie Olendry, Żodyn, Barłożnia, Błońsko Olendry, Mościsko Olendry, Karna, Reklin Tuchorza, Reklin Olendry, Stara Tuchorza Olendry, Nowa Tuchorza Olendry, Tuchorza Las Olendry i Komorowo Olendry. Te miejscowości możecie Państwo znaleźć na mapie, która znajduje się w jednej z sal wystawowych. Tak wyglądała parafia wolsztyńska pod koniec lat 90. XIX wieku. Proszę zwrócić uwagę na liczbę ludności w Wolsztynie i tych miejscowościach. 5223 osoby, bo w okresie Polski międzywojennej będzie to zakresie wyglądało zupełnie inaczej. W Kaszczorze w 1897 roku tworzono nową parafię, więc część wiernych już została przyporządkowana do tamtej. Również w 1906 roku tworzy się parafia ewangelicka w Tuchorzy. No i przed dzień wybuchu, ze względu na te zmiany administracyjne, parafia już się zmniejsza, jest to około 4000 wiernych. Jeszcze raz, koniec XIX wieku, widok kościoła od strony ulicy Bergstrasse, dzisiaj ulica Roberta Kocha. 1902 rok to budowa tego budynku pastorówki, mieszkanie pastora ewangelickiego. O dziwo, w pożarze w tym 1810 roku dom pastora Gerlacha nie spłonął, miał szczęście. Natomiast dom był wysłużony, miał przeszło 150 lat, wybudowano nowy, to jest rok 1902, budowa tego. Widok zresztą jest bardzo zbliżony z tego okresu, gdzieś 1903-1904. Raz jeszcze, to jest fotografia z okresu międzywojennego, budynek ewangelicki parafii pastorówki od frontu. No i tu proszę Państwa, to jest 1907 rok, mapa i na niej możemy znaleźć nekropolię ewangelickie, ale również katolickie. Kościół ewangelicki znajduje, cmentarz ewangelicki znajduje się w tym miejscu, to jest ten, gdzie dzisiaj była uroczystość. Nieco dalej znajdował się stary cmentarz katolicki. Nowe miejsce pochówku zostało dla ewangelików zorganizowane
przy ulicy Lipowej. Widoczne jest mniej więcej tutaj do początku XX wieku ta nekropolia. W Olsztynie były jeszcze dwa pozostałe cmentarze, również żydowskie, czyli ziemia skrywa kości, również ziemia miasta Olsztyna. Nowy cmentarz przy ulicy Lipowej, który jest upadniętniony, głaz ten możecie Państwo zobaczyć też jednej z gablot, został wyposażony właśnie w kaplicę cmentarną. Tak ona wyglądała, nie zachowała się do dnia dzisiejszego, ale to jest kaplica cmentarna na nowym cmentarzu ewangelickim przy ulicy Lipowej. No i tu mamy pastora pomocniczego Drexlera, pastor, który no, był patriotą niemieckim na pewno. Jak wspominałem Państwu, lata 60. między innymi. No i w czasie pierwszej, to jest, może wydawać się nieco śmieszne, ale tak rzeczywiście było. W czasie pierwszej wojny światowej obowiązywały dostawy żywności. No i wspomniany pastor Drexler, chcąc świecić przykładem, tak sumiennie wywiązywał się z tego obowiązku, że nie tylko sam wychód, ale doprowadził swoje dzieci do stanu niedożywienia, wzbudzając wśród parafian litość, którzy zmuszali go do przyjęcia ofiarowanych mu jaj, drobiu czy kiełbasy, aby nie zagłodził tutaj tej swojej rodziny. Tak był bardzo w obowiązku narodowym zapatrzony. W czasie powstania wielkopolskiego był podejrzewany o zabicie powstańca wielkopolskiego. To nie jest fakt udowodnione, prawdopodobnie były to jakieś takie przypuszczenia, natomiast został osadzony w więzieniu w Grodzisku, później internowany w obozie w Szczypiornie. Po tym czasie wyjechał w głąb Niemiec, nie powróciwszy już nigdy więcej do Olsztyna. Wspomniany pastor Lirse do 1922 roku był pastorem, tu w Olsztynie umiera. Jest pochowany na nowym cmentarzu, czyli przy ulicy Lipowej, których pozostałości już dzisiaj niestety nie mamy. Pod koniec życia chorował, także nie mógł też posługi kapłańskie już należycie sprawować. Następcą w urzędzie miał być pastor Lorenz Bertał. W Olsztynie przebywał w latach 1922-25. Następny był pastor Alfred Engel, który tutaj najdłużej zadomowił. Natomiast ten pastor Lorenz Bertał rozwinął działalność Kościoła Ewangelickiego w stowarzyszeniach. Natomiast administracja polska widziała w jego działaniach tutaj działalność antypolską i w 1925 roku został wydalony, musiał opuścić parafię. Na jego miejsce przybył wspomniany pastor Engel. No i cóż, kiedy sytuacja z wyjazdem ludności niemieckiej w głąb Niemiec się ustabilizowała, parafia bolszyńska w 1925 roku liczyła 2,5 tysiąca mieszkańców, czyli to jest ten krótki okres sprzed wybuchu, a 25 rok to jest około 2593 dusze, Wolsztyn 418, pozostałe miejscowości, jak Państwo widzicie tutaj, dość liczne, pierwsze Katycko, 238 osób wyznania ewangelickiego, Miałek Wielki, 135 osób, Wola Tłocka, tak to opisana, Błońsko. W Błońsku również znajduje się zaniedbany cmentarz ewangelicki. Dzisiaj jest to już nie jest teren gminy Olsztyn. Także ta liczba ludności zmniejszała się. Tu mamy fotografię pastora Engela, który parafię prowadził do 1945 roku. Jedna z fotografii, które pokazuje z okresu międzywojennego działalność parafii, to jest 40-lecie utworzenia Węgierskiego Stowarzyszenia Mężczyzn i Młodzieńców. Na fotografii w środku, po prawej stronie widoczny pastor Engel, w środku mieszczanin bolszewicki Schulz, zwany Eisen Schulz, tak, właśnie w środku jeden z działaczy dotyczących niemieckich, to już Państwu pokazuję, Eisen Schulz. Bardzo aktywny działacz na rzecz społeczności ewangelickiej, ale także mniejszości niemieckiej w okresie międzywojennym, jeden z najaktywniejszych. Musimy tu również zaznaczyć, że w czasie Polski, II Rzeczypospolitej, Kościół Ewangelicki spełniał też rolę jednoczącą społeczeństwa niemieckie, ludność niemiecką, który był też miejscem spotkań, integracji, no wówczas już mniejszości miejskiej. Wspominała o tym właśnie wspomniana wcześniej pani Walburg Lekel we swoich wspomnieniach, że było to miejsce właśnie spotykania się. I cóż dalej. 32 rok to huczna rocznica
stulecia Kościoła. Taką broszurę popełnił pastor Engel, który kronikę wspomnianego wcześniej pastora Heinricha Gerlacha nieco uzupełnił o kilka ciekawostek i też życia parafii z tego okresu następców pastora Heinricha Gerlacha. Huczny jubileusz właśnie to był rok 1962. Wówczas też pani Liszko fundowała na rzecz kościoła wspomniany widoczny tu krzyż, który dzisiaj nadal znajduje się w kościele Niepostąpienia Pańskiego. To jest rok 1932. Na koniec, proszę Państwa, już nieco nowsza pieczęć, która symbolizuje cały czas parafię, wówczas lakowa, teraz już na planecie, to jest okres międzywojenny. Tak wyglądała pieczęć parafii ewangelickiej w Olsztynie. I na koniec wspomniany ten okręt kościelny, ta diecezja, o której pan profesor wspominał, w Olsztyn rok 1938 obejmował takie oto miejscowości: Kaszczor, Bóg, Grodzisk Wielkopolski, Boruja Kościelna, Jabłonna, Konkolowo-Niemieckie, Kuślin, Opalenica, Rakoniewice i Rostarzewo. W 1939 roku on był też nazywany w dokumentach jako okręt kościelny już w Olsztyn. Nowy Tomyśl zamieszkały wówczas, był przez w tych dwóch powiatach przez 22 355 osób wyznania ewangelickiego. A w Olsztyn? W Olsztyn znajdował się w tym okręgu. W Olsztyn nie ma? Około 400 osób. Znaczy, jeśli chodzi o samo miasto w Olsztyn, w okresie międzywojny, właściwie pod koniec lat 30, 10% mieszkańców miasta byli to ewangelicy Niemcy, a w całego powiatu wolszyńskiego, który miał 50 tysięcy mieszkańców, około 20%. Tak możemy w uproszczeniu powiedzieć. Dokładne liczby, co za chwilę jesteśmy w stanie sprawdzić. No i na koniec, proszę Państwa, rzut oka na parafię ewangelicką. Dziękuję bardzo za uwagę.